Radów. Jesteśmy dokładnie przy domu zdrojowym Czerniowa, pielnia wody mineralnej. Zatrzymaliśmy samochód i idziemy na Czerniowską Kopę za Czarnym Szlakiem. Cześć, drugi dzień w Górach Izerskich. Teraz idziemy na Czerniowską Kopę, bo tam znajduje się wieża widokowa. Wczoraj byliśmy na Sępiej Górze. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, to zapraszamy do obejrzenia tego filmiku. Na razie wspinamy się za Szlakiem Czarnym. Tutaj jest droga, zaraz będziemy odbijać. Z tyłu był bezpłatny parking. Mapa, można sprawdzić, gdzie jesteśmy. A my skręcamy i teraz widzę, że idziemy prosto do lasu. Szlak od początku prowadzi pod górę, a teraz z lewej strony widzimy Stuk Izerski, charakterystyczny szczyt, ponieważ na samej górze znajduje się maszt telekomunikacyjny, a jeszcze od strony wschodniej można zobaczyć schronisko i stok narciarski. Ponad godzina drogi, jesteśmy na Małej Przełęczy, przyszliśmy stamtąd Czarnym Szlakiem, teraz idziemy do góry, dołączył do nas kolor zielony, widać go tam jakieś 20 minut jeszcze na Czerniowską Kopę, a tu znak wskazujący drogę, gdzie mamy iść. Tak jak widzieliście, była mniej więcej po prostym. Były niewielkie spadki, ale nie było tego wiele. Więcej było po prostym. A tutaj w ostatnim momencie już było ostatnie zakręt i wieża. Także już docieramy na szczyt. Zobaczymy za chwilkę, jakie będziemy mieć stąd widoki. Ta widokowa wyglądała tak. Była zdecydowanie niższa i dodatkowo jeszcze był tutaj taki element drewniany, jakiś obiekt pod spodem i wyjście było tutaj na pierwszy to jakby podest i drugi już na samą górę. Teraz tych stopni mamy o wiele, wiele więcej. I dotarliśmy już na ostatnie piętro wieży widokowej. Sama góra mierzy 776 metrów nad poziom morza i wyróżnia się tutaj w okolicy, chociaż tutaj ma swoich rywali względem wysokości. Tam jest Stuk Izerski, gdzie jest maszt telekomunikacyjny, jest tam też schronisko, a tam jest już droga na Smrek po czeskiej stronie. Wieża jest bezpieczna, są barierki, także osoby z lękiem wysokości czy z małymi dziećmi spokojnie mogą tu sobie wyjść do góry.
wyszliśmy stąd czarnym szlakiem do góry, tutaj czarnym, zielonym do wieży i teraz schodzimy na dół zielonym i tu odbijemy pewnie gdzieś już bez szlaku. Taka jest droga biała, więc dobrze będzie iść, bo tam jest przetarte. Pod wieżą są jeszcze formacje skalne, zaraz sobie do nich podejdziemy. Zobaczymy tutaj, ludzie już szli jacyś. No, wygląda to ciekawie. Zaraz zobaczycie. Wow! Do wieży przyszliśmy od strony południowej, a teraz idziemy w kierunku północny. Prowadzi nas szlak zielony i czarny. Zrobimy sobie trasę pętlę. Jakbyśmy poszli w drugą stronę, do tyłu, byśmy doszli na Przełęcz, a potem dalej na Smrek i na Stugizerski. A tutaj jest taki krótszy wariant. Cały czas czarnym, a potem bez szlaku i do parkingu. Cały czas prowadzi nas na dół taka szeroka droga. Chwilę nie było szlaku, czarny odszedł z zielonym w lewo, ale znowu kolor czarny tu jest, ale my już teraz kierujemy się tylko za szeroką drogą, tam jest dalej szlaban i za jakieś 5 minut będziemy przy parkingu. Dziękujemy za kolejną wspólną wycieczkę. Warto się tutaj wybrać, bo to jest takie mniej odwiedzane miejsce przez turystów w Świeradowie. Zostaw łapkę w górę i komentarz. Dzięki.